Jutro na północy deszczowo, a na południu słonecznie i gorąco. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na północnym zachodzie niewielkie opady, tylko na wybrzeżu zachodnim nieco mocniejsze, poza tym pogodnie. A od Lubelszczyzny po Małopolskę utworzą się mgły, ale na krótko. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na Dolnym Śląsku. Przed południem od ziemi lubuskiej po północne regiony przelotne opady deszczu. Poza tym dużo słońca. Około godziny 10 od 17 do 21 stopni i coraz silniejszy wiatr, który w porywach może osiągać 65 km na godzinę. W drugiej części dnia słonecznie w regionach południowych. Im dalej na północ, tym więcej chmur. W wielu miejscach przelotny deszcz, lokalnie burze, a pod wieczór na Nizinie Szczecińskiej opady mocniejsze i ciągłe. Temperatura zacznie spadać. Na Pomorzu Zachodnim tam tylko 17 stopni. Poza tym od 26 do 28, lokalnie 29 w Małopolsce. Ciśnienie wciąż ze spadkiem. W Warszawie barometry pokażą 990 hektopaskali. W czwartek nad Polską kolejne fronty i znów chłodniejsze polarno-morskie powietrze z północnego zachodu. Maksymalnie 19-21 stopni. Sporo przelotnego deszczu, szczególnie na północy po wschód kraju, gdzie lokalnie może też zagrzmieć. W piątek po mglistym poranku słońca nie zabraknie. Początkowo pokropić tylko może na północnym wschodzie, a pod wieczór na krańcach zachodnich, co będzie zapowiedzią wchodzącego tam kolejnego frontu. I od 21 stopni na północy do 25 na południu. Znów zacznie docierać do nas coraz cieplejsze powietrze z południa. Weekend podzieli Polskę na dwie części. Chłodniejszą na zachodzie i upalną na wschodzie. Miłego popołudnia. Do zobaczenia.